kochani, witajcie w kolejnym odcinku makijażowego kącika kryminalnego na kanale Straszydło. Długo mnie tu nie było, z tego względu, że ten odcinek nagrywałam już 3 razy. To jest 4 raz i mam nadzieję, że ostatni, z tego względu, że ciągle coś mi się nie podobało. A to jakość nagrania, a to jakość dźwięku, już kombinowałam na wszelkie możliwe sposoby. A to telefonem, a to w innym pomieszczeniu, także było przy tym sporo pracy. Ale też troszeczkę pogubiłam się w tym formacie, nie ukrywam, z tego względu, że mówienie tak na żywo do Was, opowiadanie jakiejś historii i malowanie się jest dosyć trudne. Z tego względu, że nie jestem jeszcze aż tak pewna siebie w tym temacie. Dlatego postanowiłam połączyć coś, co potrafię i coś, co lubię, czyli nagrywanie filmików o makijażu oraz podcasty, złączyć w jedno. Zobaczycie po prostu, jak ja się maluję, jak przygotowuję makijaż, a w tle będzie historia. Dzisiejsza historia to teoria spiskowa. Obiecywałam, że nie będzie tutaj krwawych rzezi i póki co dotrzymam obietnicy. Nie wiem, na jak długo, nie nażartuję. Postaram się. I co? Będzie to teoria spiskowa. Mam nadzieję, że przypadnie Wam po prostu do gustu. A w tym odcinku jeszcze będę malowała się nowymi pędzlami. Leżały chyba pół roku, jak nie dłużej, w mojej komodzie. Jak widać, mają jeszcze siateczki zabezpieczające. Będę używała głównie tych pędzli, ale nie tylko. Jak mi się sprawdzą, co o nich myślę i tak dalej, nagram na końcu odcinka dla ciekawskich, więc polecam tym osobom dotrwać po prostu do końca. I co? Zaczynamy. Ja się troszeczkę do Was przybliżę za chwilę i lecimy z tematem. W 3 odcinku makijażowego kącika kryminalnego chciałabym przedstawić Wam jedną z teorii spiskowych, a dotyczy ona gwiazdy. Teoria ta krąży po internecie od ponad 10 lat, a jej bohaterką jest Avril Lavigne. Jej nazwisko kojarzy praktycznie każdy, a jeśli nie nazwisko, to pewnie skoczną piosenkę Girlfriend czy ponadczasowy hit radiowy Complicated. Avril urodziła się w 1984 roku w Kanadzie. Państwo Lavigne posiadają 3 dzieci, a Avril urodziła się jako to środkowe dziecko. Od zawsze była chłopczycą, uwielbiała grać w hokeja oraz jeździć na desce, co później stało się inspiracją dla jej stylu i piosenek. Muzyką również interesowała się od najmłodszych lat, zaczynała od śpiewania w kościelnym chórze, a jeśli chodzi o grę na instrumentach, to w większości jest samoukiem. Największe wsparcie odnajdywała w ojcu, który w domu rodzinnym zbudował dla niej prowizoryczne studio nagraniowe, kupił jej pierwszy mikrofon i to też w tym studio pisała swoje pierwsze piosenki. Co ciekawe, jeśli znacie późniejszy fenomen Lavigne, to może lekko zaskoczy Was fakt, że dziewczyna, tak jak mówiłam, śpiewała w kościelnym chórze, a jej pierwsze piosenki były folkowe. W 1999 roku Avril wygrała konkurs, w którym jedną z głównych nagród było zaśpiewanie piosenki z Shania Twain. To również bardzo popularna na arenie światowej kanadyjska piosenkarka. Co ciekawe, Avril miała w tamtej chwili 15 lat, a już w międzyczasie nagrywała chórki dla popularnych artystów. Jej kariera nabrała rozpędu na przełomie XX i XXI wieku. W 2000 roku Avril Lavigne wyjechała do Stanów robić karierę. Wiadomo, Ameryka zawsze jest takimi drzwiami, jeśli chodzi o zdobycie sławy międzynarodowej. Początkowo nie szło jej za dobrze, nie czuła się komfortowo w piosenkach w stylu folkowym, jak już przed chwilą wspominałam, ale kiedy nowa wytwórnia usłyszała jej autorskie kawałki, wszystko nabrało tempa. Tak powstała Avril, którą znamy i kochamy. Mimo, że ja byłam jeszcze dzieckiem, gdy ona stawiała pierwsze kroki i pojawiła się na rynku muzycznym, to pamiętam, że kochali ją zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. Była takim typem buntowniczki, który wiele osób po prostu kopiowało. Mam starszą siostrę, ciotkę, które w tamtym czasie były w podobnym wieku co Avril,
słuchały jej muzyki, tak samo jak moja nieco starsza koleżanka, która nawet na bierzmowanie wzięła sobie imię Ramona, czyli drugie imię Avril. I pamiętam, że tłumaczyła sobie jej piosenki na język polski i potem razem je śpiewałyśmy. Ona trafiała po prostu do każdego, bez względu na wiek, bo nie dało się jej przeoczyć. Po pierwsze jej styl, charakter, no i przez to, że leciała na każdej możliwej stacji. Do tej pory stacje radiowe puszczają Complicated, który ma już 20 lat. Tak samo jak płyta Avril, bo w czerwcu 2002 roku wydała swój pierwszy studyjny album. To z niego pochodzą takie hity jak pierwszy singiel Complicated właśnie, czy chociażby Skater Boy. Swoim debiutem piosenkarka podbiła wiele list przebojów. Między innymi, według tego co mówi Wikipedia, została artystką roku 2002, a jej płyta pokryła się platyną aż 6-krotnie. I to nie koniec, bo na największej chyba liście przebojów Billboard jej album wylądował w USA na miejscu 2, a w innych krajach zajął sam szczyt, czyli pierwsze miejsce. Dwie piosenki, które już wymieniłam oraz trzeci singiel I'm With You przyniosły dziewczynie tytuł drugiego artysty w historii, którego trzy debiutanckie single znalazły się na miejscu pierwszym. I wszystko brzmi pięknie, jak ten przysłowiowy amerykański sen. Jednak już rok później, w 2003 roku zaczęły się problemy Avril. Te rzekome, powiązane z teorią spiskową oraz te prawdziwe. Zaraz o wszystkim opowiem, jednak pamiętajcie, że dalsza część materiału nie jest nigdzie potwierdzoną wersją wydarzeń. Jest to właśnie ta teoria spiskowa. Przeskoczmy na chwilę do 2011 roku. Na pewnym brazylijskim blogu pojawił się wpis odnośnie śmierci Avril. Dokładniej blog nazywał się Avril Esta Morta, czyli po prostu Avril nie żyje. Według autora bloga, dziewczyna po premierze swojego pierwszego albumu mocno nie radziła sobie ze sławą. Oprócz tego jej rodzice postanowili się rozstać, a ukochany dziadek zmarł. Przez co Lawine popadła w depresję i popełniła samobójstwo. Miało to się wydarzyć jeszcze przed premierą drugiego krążka, a właściwie w trakcie pisania drugiego krążka. A przecież po dziś dzień Avril można obserwować w social mediach. Więc w takim razie umarła, czy nie umarła? Kim jest osoba, która podaje się za popularną piosenkarkę? Według teorii, kiedy Avril zyskała popularność, w jej otoczeniu pojawiła się pewna aktorka. Melissa Vandela. Dziewczyny były do siebie podobno niesamowicie podobne. Na tyle, że gdy Melissa przebierała się za Avril i występowała przed paparazzi, ci nie zauważali różnicy i wtedy Avril mogła sobie swobodnie przemieszczać się na przykład między hotelem a studio albo między jakimiś tam galami czy koncertami. Jednak z czasem piosenkarka, która była zmęczona swoim życiem w blasku fleszy, postanowiła wykorzystać to jeszcze bardziej. Melissa na początku miała tylko rozpraszać paparazzi, ale potem z czasem Avril zdecydowała się, aby ta udzielała w jej imieniu wywiadów, pozowała na galach, odbierała nagrody. Po prostu uczyła jej być nią. Gesty, styl bycia czy mówienia. I ta sytuacja mocno je do siebie zbliżyła, stały się dla siebie wręcz przyjaciółkami. Avril miała zwierzać się Melisie, po prostu wspierały się, jednak nie były na tyle blisko, aby Melissa była w stanie pomóc walczyć jej z depresją. Według teorii Lawine została znaleziona martwa w swoim domu w 2003 roku. Popełniła samobójstwo ze względu na to, że jej życie osobiste legło w gruzach, była w złym stanie psychicznym, a śmierć jej dziadka miała być taką iskrą, która doprowadziła do pożaru. To on był jej wręcz, no, po prostu, tak jak mówiła, on był jej najbliższą osobą z całej rodziny. W 2003 roku, jak już wiecie, trwały prace nad drugim albumem wokalistki i z tego powodu wytwórnia postanowiła zatuszować informacje o jej śmierci, na co przystali zarówno jej bliscy, jak i Melissa, która przejęła tożsamość artystki. Wszystko dlatego, że zdobyła ona taką popularność, że zwyczajnie zabrzmi to brutalnie, jej śmierć nie była dla nich opłacalna. Wielu fanów doszukuje się w piosenkach z płyty Under My Skin ukrytych znaków, przekazów, które odczytane mówią jasno. Avril nie żyje.
Chociażby wymowny tytuł piosenki My Happy Ending czy kolejna Nobody's Home, którą napisać miała Melissa o tym, jak Lavigne umierała. Przytoczę Wam teraz moje wolne tłumaczenie tej piosenki. Ona chce do domu, ale nikogo nie ma w domu. Leży tam, załamana i nie ma dokąd pójść. Nie ma dokąd pójść. Osuszyć łzy, załamana. No i po prostu ludzie podpasowali to sobie pod opis załamania nerwowego Avril. A kontynuując, piosenki z Under My Skin mają być przepełnione poczuciem winy. Melissa, która dokończyła płytę wraz z producentami, miała czuć do siebie żal, że nie była w stanie pomóc Avril, z którą mocno się zżyła. Dlatego w niektórych piosenkach jest tak zwany ukryty przekaz. Po wydaniu albumu Lavigne wróciła z kolejnym dopiero po 3 latach. Wtedy nastąpiła transformacja stylu z alternatywnego rocka na bardziej popowo-punkowe brzmienie. Najbardziej popularną piosenką z krążka jest Girlfriend, do którego skakali chyba wszyscy na dyskotekach szkolnych. I to właśnie ta zmiana stylu mocno kuła w oczy największych fanów artystki, którzy się rozczarowali i zaczęli doszukiwać się drugiego dna w tej transformacji. Kiedy pojawił się post na tym brazylijskim blogu, temat został powielony i przeniesiony na fora. Coś w stylu aktualnie popularnego Reddita, gdzie ludzie dzielą się swoimi opiniami, doświadczeniami itd. Przedstawię Wam teraz argumenty, które popierają teorię spiskową, które właśnie pojawiają się na takich forach i nieforach. To znaczy argumenty osób, które w te teorie wierzą. Bardzo znaczącą zmianą jest zmiana stylu Avril, ale nie tylko tego muzycznego, ale też ubioru. Wcześniej mówiłam o tym, że dziewczyna była buntowniczką i chłopczycą i nie było to bez znaczenia, bo nagle Avril zrzuciła trampki, zaczęła nosić sukienki, spódniczki i polubiła się z kolorem różowym, w ogóle z kolorami. Zaczęła kombinować ze swoim imidżem i podążać za trendami. Zmieniła kolor włosów, na czerwonym dywanie pojawiała się i nadal pojawia wystylizowana. Fani Avril zauważyli też, że głos piosenkarki nie jest już taki jak kiedyś. Stał się nieco słodszy, wyższy i czysty, nie tylko kiedy mówi, ale też kiedy śpiewa. Według nich Melissa, czyli sobowtór gwiazdy Klon, nie do końca podołał podrobieniu wokalu Avril, mimo że ta jej tego uczyła. I porównywanie występów przed i po przemianie jeszcze bardziej utwierdzało wszystkich w przekonaniu, że Lavigne jest fałszywa, w sensie podstawiona. I teoria poszła na tyle daleko, że ludzie porównywali każdy milimetr jej twarzy i ciała. Na ekranie pojawią Wam się zdjęcia. I oprócz różnicy w kształcie ust czy szerokości nosa, fani zaczęli porównywać znamiona i pieprzyki. W miejscach, w których były, nagle zniknęły, a w miejscach, w których ich nie było, nagle się pojawiły. Podsumowując, jeśli chodzi o wygląd Avril, zmieniło się wiele. Ubiór, makijaż, fryzura, czy jak widzieliście na zdjęciach, niektóre jej kształty. Za chwilę będę przedstawiać argumenty przeciw, ale jest jeszcze coś. Chodzi o zachowanie artystki, która odstawało od tego, jak zachowywała się wcześniej. Nagle pojawiły się głosy, że przestała radzić sobie z udzielaniem wywiadów, że prawdziwa Avril robiła to lepiej. Nawet w zeszłym roku na Twitterze pojawiły się tweety z Video Music Awards. Ludzie komentowali wywiad Avril, na przykład Avril brzmi bardzo melisowato, czy Avril Lavigne w cudzysłowie, bo tak na tym pasku pod jej postacią było pokazane jej imię w cudzysłowie, a nie normalnie Avril Lavigne, więc Avril Lavigne w cudzysłowie, bo wszyscy wiemy, że to Melissa. Avril miała mieć ataki paniki podczas kontaktów z dziennikarzami czy paparazzi. Nagle przestała je mieć. To kolejny argument za tym, że jest podstawiona. W 2013 roku zrobiła sesję zdjęciową dla fundacji, gdzie na ręce miała napisane imię Melissa. Co ciekawe, nie zostało to nigdzie wyjaśnione i wzbudziło kolejne sensacje. Ostatnim dowodem na to, że piosenkarkę zastąpił sobowtór, możliwe, że jest ich więcej, ale to tyle, ile ja sobie ułożyłam i się dokopałam. Ostatnim dowodem na to, że piosenkarkę zastąpił sobowtór, jest jej charakter pisma. Ktoś porównał tekst piosenki napisanej przez Avril odręcznie lata temu i krótką notkę z 2017 roku. To też pojawia Wam się na ekranie.
Czy to dowód? Nie wiem. I pogrzebałam trochę w internecie, robiąc research do tej sprawy i zebrałam kontrargumenty. Są według mnie bardzo życiowe, przez co łatwo wyjaśnić te wszystkie zmiany, ale czy one Was przekonują? Jestem tego bardzo ciekawa, dajcie znać w komentarzach. Zmiana stylu Avril jest bardzo prosta do wytłumaczenia. Czasami ludzie wyrastają z pewnych rzeczy, z którymi są kojarzeni. Wystarczy spojrzeć na samego siebie sprzed powiedzmy 4 lat, wiadomo, że łakniemy tego, co nowe i inne. Tak samo mogło być w przypadku Avril. Rynek muzyczny zaczął mocno się zmieniać i na to wchodziły nowe style muzyczne, które mogły ją inspirować. A jak nie ją, to mógł to też być nacisk ze strony wytwórni, która chciała świeżego materiału. Interesowanie się innymi stylami może i zawieść fanów, ale nie jest przecież zabronione. Tak samo jak noszenie sukienek czy spódniczek. Z wiekiem mogła zwyczajnie zdać sobie sprawę z tego, że jednak dobrze czuje się w innym ubiorze. Nadal była buntowniczką, ale w nieco innym wydaniu, trochę bardziej kobiecym. I czy zmiana stylu jest jakimś ogromnym dowodem na to, że Avril nie żyje? Odpowiedzcie sobie sami. Zmiana rysów twarzy. Tu temat jest z jednej strony prosty, z drugiej nie. Po pierwsze, nasze ciało, tak samo jak i twarz i poglądy, się zmieniają. Kiedy dojrzewamy, niektóre rysy się wyostrzają, stają się bardziej wyraźne. Tak samo jak waga wpływa na nasz wygląd. Mało tego, branża beauty z roku na rok się rozwija i chociażby zmiany w kształcie brwi Avril są naprawdę bardzo proste do wytłumaczenia. Wystarczyło je zapuścić i inaczej wydepilować. Do niektórych spraw oczywiście nie jest potrzebny chirurg, a wystarczy dobra wizażystka. Działanie techniką światłocienia może zdziałać cuda, ale jeśli o chirurgach mowa, wiadomo, że w Hollywood panuje moda na bycie pięknym. I ona też mogła poddać się zabiegom upiększającym, które wpłynęły na jej wygląd. Zliftingowana twarz, pełniejsze usta. Ma pieniądze, może robić co chce, prawda? Natomiast ciężko jest mi wyjaśnić zmiany we wzroście Avril, które są często opisywane. Czy te znikające pieprzyki, chociaż czytałam, że akurat to jest prawdopodobne, że niektóre mogą sobie tak o zniknąć. Teraz coś, przy czym posłużyłam się wiedzą pewnej trenerki wokalu, która porównywała występy Avril z początków i późniejszych etapów jej kariery. Mowa tu o Mary z kanału Voice Hacks, którą podlinkuję Wam w źródłach. Według niej, przysłuchując się nagraniom, można zauważyć kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że głos Avril stał się czystszy i zwiększyła się jego skala, przez co może śpiewać trochę inaczej, wyżej, niżej. Na początku zaciskała swoje gardło, przez co nie była tak elastyczna wokalnie, jeśli mogę to tak ująć. To jasne, że osoby takie jak piosenkarze, piosenkarki, chcąc się rozwijać, korzystają z lekcji u profesjonalistów. Jej głos się nie zmienił, to znaczy barwa się nie zmieniła, tylko jej technika i umiejętności. Ponadto ludzie często, ale to bardzo często, porównują występy Lawin na przestrzeni lat. A problem tkwi w tym, że jak tłumaczy Mary, aby te porównania były rzetelne, Avril musiałaby grać w tym samym pomieszczeniu, przy tym samym nagłośnieniu i na tym samym sprzęcie, co jest wiadomo niemożliwe. To jest bardzo proste wytłumaczenie osoby, która się na tym zna. Jeśli chcecie posłuchać tych porównań i tego, na czym bazowała autorka tego wideo, to po raz kolejny odsyłam Was do źródeł. Jest to tam wytłumaczone w bardziej rozbudowany sposób. Ja nie chcę Was po prostu zanudzać, ale wiecie chyba, co chcę powiedzieć. Mam jeszcze jeden argument przeciw, ponieważ w sieci pojawiały się zdjęcia, na których podobno znajduje się zarówno Avril, jak i Melissa w tym samym czasie. Niektóre z nich są przerobione, ale są też takie jak to, które wyświetla Wam się teraz. I o co chodzi? Według portalu The Chief jest ono autentyczne. Nie mówię tak, nie mówię nie. Widzimy na nim dwie Avril na pierwszy rzut oka. I tak, to mogą być właśnie dwa różne zdjęcia sklejone w jedno. Ale ta Avril po prawej stronie ma nieco inny kształt twarzy, no i jest sporo wyższa. A mimo to nadal jest bardzo podobna. I to dlatego, że Lawin ma siostrę, Michelle, która może i nie jest kropla w krople podobna, ale w tak samo zrobionym makijażu wygląda łudząco podobnie, przynajmniej na tym zdjęciu. Więc jeśli wpadły Wam zdjęcia, na których są dwie Avril i
No to może być po prostu właśnie jej rodzona siostra, chociaż przyznam szczerze, że bez tego rozmazanego ciemnego makijażu nie daje to takiego efektu. Jak wpiszecie sobie na Google Avril Sister Michelle czy coś takiego, to one nie są podobne, tylko na tym właśnie jednym zdjęciu, gdzie mają ten sam makijaż. Jeśli chodzi o argumenty i kontrargumenty, to byłoby na tyle, jednak na sam koniec mała ciekawostka. Avril przez wiele lat nie wypowiadała się na temat tej całej teorii spiskowej, nie odpowiadała na pytania dziennikarzy, czasem tylko się śmiała. Dopiero po wielu latach, dokładniej w 2018 roku w wywiadzie, przyznała, że jest to dla niej dziwne, że wszyscy próbują udowodnić jej, że ona nie istnieje, że ona to nie ona. Do tej pory piosenkarka otrzymuje wiadomości oraz komentarze na przykład na TikToku z pytaniem, czy jest Melisą. Niedawno wrzuciła na profil filmik, gdzie udaje, że kopie jeden z takich komentarzy. A autor posta, bloga, po latach stwierdził, że w sumie to tylko jeden wielki fake, a Avril Lavigne nigdy nie umarła, bo jest na to zbyt mało dowodów, tak gdzieś miał powiedzieć. Ciekawe, prawda? Dajcie znać, jakie jest wasze stanowisko. Pamiętajcie o moim profilu na Insta, gdzie możecie śledzić moje poczynania. A teraz krótka recenzja dla tych, którzy są ciekawi pędzli Jessup. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że makijaż przypadł wam do gustu, tak samo jak i historia, którą słyszeliście w tle. I tak jak obiecywałam, co nieco o pędzlach. Tak więc używałam swoich starych, standardowych pędzli, które znam i lubię. Ale pędzle, w ogóle to są pędzle Jessup, zamówione na AliExpress, ale firma ma swój oficjalny sklep na AliExpress. Te pędzle kosztowały około 20 euro, z tego co pamiętam. Ale no są tak śliczne, zaraz będziecie mieli jakieś przebitki z tymi pędzlami. Są tak śliczne. Chwila. Naprawdę zamówiłam je właśnie dlatego, że podobały mi się kolory. To jak one wyglądają. Troszeczkę swoją jakością, wyglądem przypominają mi pędzle firmy Spectrum Cosmetics, które też również uwielbiam. Pędzle Jessup już mam, takie złote. I tamte przypadły mi do gustu, ale te również. Ponieważ w ogóle pędzlem już wam mówię, którym. Do blendowania zazwyczaj używam takich pędzli większych. Lubię, jak mogę zamachnąć się tym pędzlem. Także użyłam pędzelka 228 i 231. Już wam pokazuję, jak one wyglądają. To jest taka mniejsza kulka i większa kulka. Nie wiem, czy mam tutaj jeszcze jakąś mniejszą. Tak, mam jeszcze mniejszą. Czyli to jest największa kulka, o ta, średnia, a tą użyłam do dolnej powieki i powiem wam, że świetnie mi się blendowało tymi pędzlami cienie, te brązy. Jakich ja tu jeszcze pędzli użyłam? Użyłam pędzli do blendowania użyłam jeszcze takiego płaskiego, troszeczkę puszystego, to jest Smoky Shader, czyli właśnie do robienia takich chmurek cieni i jestem zadowolona. Są mięciutkie, ale zbierają dobrze produkt i też dobrze nakładają produkt, bo jak widać na oczach jest efekt, widać ten efekt zrobiony tymi pędzlami. Polecam, wydaje mi się, że polecam, będę je jeszcze testować, ale na pierwsze odczucia dorównują. Ja wiem, że to pierwsze odczucia, bo nie używałam tych pędzli, ale używałam innych pędzli firmy Jessup i wydaje mi się, że te złote nie byłam aż tak pod takim wielkim wrażeniem. Mam takie uczucia, że te są troszeczkę lepszej jakości niż te złote, które miałam. Tamte były bardziej
Nie wiem, jak to ująć słowa, bo są do siebie zbliżone, ale mam wrażenie po pierwszym użyciu, że to są lepsze. Miększe i jakby troszeczkę lepsze jakościowo. Może to ze względu na to, na jaką partię się trafi, bo ogólnie te pędzle, zaraz wam porównam na przykład, o, to jest pędzel złoty JF14 i to jest pędzel ale okej, okay, ten nazywa się Round Concealer, a ten Concealer Buffer, ale są tej samej w sumie są kształtem do siebie bardzo, bardzo podobne. Więc wydaje mi się, że ogólnie pędzle w zależności od koloru są do siebie i tak bardzo podobne, ale jednak no tam był używany, wiadomo. I miał na sobie produkt tłusty, więc jest taki już bardziej twardszy. Nie pamiętam, jaki on był, czy był identyczny do tego. Wydaje mi się, że za taką cenę to jest naprawdę i za taki duży zestaw, bo mam w nim, muszę policzyć, 14? Chyba żadnego nie pominęłam. 14 pędzli, 20 euro, pędzle do twarzy, pędzle do oczu. Wydaje mi się, że to jest spoko taki zestaw, nawet żeby zrobić taki makijaż. Myślę, że mogłabym się ograniczyć tylko i wyłącznie do tych pędzli. Tak mi się wydaje, że dałoby radę. No. I to już jest koniec. Dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie i jeśli wam się podoba, to zostawcie komentarz i pytajcie, o co chcecie. Dawajcie łapki w górę, subskrypcje. Dziękuję. Pozdrawiam i do następnego.